Hej, jest tutaj Lortek. Chcecie wiedzieć, skąd moje zamiłowanie do tych nietypowych gier? Cofnijmy się o kilka lat i zobaczmy protoplastów ówczesnych gier komputerowych. Hejos, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Lortek, a to jest Lorteka nostalgiczna, właśnie tak. I dzisiaj zajmiemy się produkcją, która się nazywa Czołgi, no tak po prostu. To była bardzo fajna gierka, którą pewnie pamiętają wasi rodzice i pewnie spędzili przy niej mnóstwo czasu. Tutaj mieliśmy za zadanie ochronić naszego orzełka. Ja niestety sam go dewastuję. Musieliśmy pokonać wszystkie czołgi przeciwników. One oczywiście powoli się dobijały. Ten system inteligencji, one były głupie dosyć, nie? Ale jednak mogły się przedostać jakoś tam. I te kolorowe dawały nam jakieś tam bonusy, które mogliśmy wykorzystać. I na przykład jak będzie taki pistolet, to wam pokażę. Widzicie? O, już się tutaj dobiera i mi rozpiernicza, ale my się tak nie damy łatwo. O, widzicie? To zbierać. I jak to zdążę zabrać. O, widzicie? Jestem teraz takim fajnym czołgiem. I wszystko, kurde, biorę prawie na hita. Tylko muszę uważać. O, i tutaj łopatką. To na przykład sobie uzbrajam mojego na chwilę mój czołg. Trzeba było pamiętać, żeby na przykład nie rozwalać takich tutaj miejsc. To na przykład dało mi nieśmiertelność na jakiś czas, nie? O, widzicie? I teraz na przykład mój orzełek jest nieśmiertelny, bo przez jakiś tam okres czasu, bo tego nie idzie przebić. Normalne czołgi tego nie mogą przebić, nie? Oczywiście tutaj są jakieś bonusy, różne rodzaje czołgów, one mają statystyki. Ten taki wielki to jest najbardziej tankerski, to jest pewnie jakiś tam niszczyciel czołgów. Oczywiście te bonusy pozostają przez jakiś tam czas, ale ale my możemy stracić wszystko, nie? Mamy swoje życia, za punkty też tam możemy zdobywać sobie jakieś tam życia nowe i tak dalej. O, i teraz widzicie, jestem jakimś tam lepszym trochę czołgiem, ale raz mnie dżebnął i muszę to wziąć, żeby być z powrotem tym takim epickim, nie? Zawsze każdy chciał być tym epickim i on jest po prostu epic. I na przykład tu muszę bardzo ostrożnie grać. O, zrobimy sobie tak, że ja będę go rozwalał. O, tu jest życie, nie? To jest życie. Można też pływać właśnie po wodzie, jak się tam jakieś bonusy zdobędzie i tak dalej. O, ja sobie tak rozwalę tutaj, żeby móc wszystko pięknie napierniczać, nie? O, dostałem niestety, ale to się zaraz nadrobi. Nie mogę dać, żeby orzełka rozwalili mi, nie? Orzełek równa się przegrana gra. Czyli game over. Co innego właśnie życia odnoszą się do tego, do naszego aktualnego stanu, nie? Te czołgi też mogą mnie uszkodzić, mogą mnie zniszczyć, dlatego mamy właśnie życia. I w to się grało właśnie w dwóch. I to, co było epickie w tej grze, to wprowadzono tutaj editor map. I można było sobie stworzyć własne tam mapki, łapki, fabki, nie? I było po prostu epicko. I przy tym się spędzało godzinę, ludzie nie oglądali Teleekspresu. O, i tutaj dostałem życie właśnie. Taki czołg to jest żydko nowe. O, widzicie, rozdrzebał mnie, nie? Jednym hitem. I teraz znowu jestem tym zwykłym. Mogę sobie wziąć tarczę taką. O. I teraz jestem przez jakiś tam czas nieśmiertelny, więc mogę sobie łobłobować je. Tylko to za jakiś czas mi zniknie, nie? Dosłownie za chwileczkę. O, właśnie, zniknęło mi już. Muszę też uważać, żeby tam pod kątem jakimś nie dostać w gąskę, nie? Czy coś. To jest zatrzymanie czasu, jak dobrze pamiętam.
O właśnie, i mogę w tym czasie napierniczać ich, ich sobie zniszczyć. Najgorsze są te takie tankerskie, nie? One w późniejszej fazie gry to robią pożogę trochę. Tej też za bardzo nie mogę sobie rozwalać. Łopata niekoniecznie. Jak jeszcze raz mi go dżebnę, to się bonus zmieni, nie? Wow! Ale nie bonus BGC jak coś, nie? Tam jest gwiazdka, to jest żydko. Ja sobie wezmę ochronkę szybko, myślę. Okej, widzicie? I tamten mi już rozpierniczył, nie? Jest game over. Ale polecimy sobie jeszcze raz, kurczę, bo tak nie może być. Chcę wam zaprezentować tą gierkę. Tutaj dosłownie się nie oglądało Telexpressu o 17, nie? Tylko tam rodzice napieprzali, trzeba było stękać, żeby zeszli. Bo przecież to się nie dało, to była tak fajna gierka i taka prosta ogólnie. No zobaczcie, już mnie rozdżebali. Trzeba te bonusy pozbierać sobie, to będę taki epicki wtedy. O, można było tak zajechać ich tutaj, z tej czy z tej strony. Gwiazdkę sobie zabierzemy. O, teraz jestem jakimś takim lepszym trochę, nie? Łocie chuj, tam mi się dostaje. Wypierdalaj. Co za śmieć mały. No dobra, trudno. Polecimy sobie jeszcze raz. Jeszcze mnie rozwalili, nie? Ale ogólnie we dwójkę można było tam sobie obrać jakieś strategie czy coś, nie? Dlatego to było takie mega fajne, nie? Tu sobie rozpierniczymy. Polecimy jakoś tak. Te czołgi się losowo jakby tak wybierają, nie? Ogólnie. O, teraz sobie tutaj mogę wjechać. I jak tego napierniczę. O, tu mamy granat. Wysadza wszystkie na mapie czołgi. Właśnie te bonusy i tak dalej, to było takie mega w tym, nie? Wow. Możemy też neutralizować pocisk, strzelając w tym samym momencie, w tym drugim, nie? O, tu sobie przejdę do granata i wszystko rozwalę. Tylko jak są te kolorowe, właśnie te kolorowe dają te bonusy na mapie, nie? Za każdy pocisk w nich są właśnie jakieś tam bonusy, ale mnie dżebną. Łocie chuj. Dobra, rozwalimy. O, fajnie, bo ten z bonusem został. Ja nie chcę tego bonusu. O, jeszcze zabierzemy sobie. To są zawsze punkty, nie? Te bonusy też oznaczają punkty. Ogólnie tutaj było chyba 99 rund, nie? I żeby je przejść, to właściwie grało się całymi dniami, nie? Myślę, że tam się nie opłaca po tą gwiazdkę. Tutaj trzeba majstra zajechać. Niech on sobie strzeli tu jeszcze raz, a ja mu nawet pomogę. Łocie chuj, ale fuks. Tam mamy zatrzymanie czasu. Myślę, że można było się po to wybrać. A, przegrałem znowu. Kurde, to nie jest takie proste, nie? Polecimy sobie jeszcze raz, co by było jakoś tam prawidłnie i żeby ten materiał jakoś tam wyglądał. Teraz postaram się jakoś tam nie lamić i sobie obrać jakąś fajną strategię. Ot. My mamy tego rudego 102. On rzeczywiście jest rudy. A drugi czołg różnił się kolorem oczywiście, był taki bardziej zielonkawy. Tam mamy jakieś gwiazdeczki, coś. Nie, ta gwiazdka to jest chyba ulepszenie jedno, a ten pistolet to jest na maksa, nie? Więc te gwiazdki myślę warto zabierać, tylko że one znikają po jakimś czasie, nie? Nie wiem, czy zdążę dojechać. Dojechałem. O, i teraz strzelam jakby tak szybciej, tylko... Kurczę, właśnie, bo mi się dostaje ten patafian tutaj. Dobra. Te rozwalimy i tutaj wywalimy jakiś bonus. Czołg, nie? O, jest pistolet, nie? Teraz tylko, żeby mnie tutaj nie zajechały i będzie gitara. O, teraz patrzcie to, co robię. Pożogę, nie? Tylko trzeba uważać, bo te białe klocki tylko tym czołgiem mogę zajeżdżać, nie? Dobra. Łocie chuj, rozwaliłem sobie ochronkę. Dobra. I w sumie też straciłem trochę. Ale myślę, że gwiazdeczkę zabierzemy. O, jest gitara, może zdążę? Nie zdążyłem. Te bonusy też muszę nabrać po zakończeniu, ale mamy na to dosłownie tam kilka sekund, nie? Także jeśli uda się dojechać, to jest gitara, nie? Jestem szybszy, te ulepszenia, upgrade'y wszystkie różnią się szybkostrzelnością właśnie. I też nie może ktoś nas za pierwszym razem od razu zabić, nie? Tu sobie wysadzimy. Okej. Trzeba też uważać, tam nie za bardzo dziko grać. Tam mi się dostają powoli, więc ja już tam będę sobie, o, tutaj napierniczał ich. Stąd. A tych sobie zostawię, nie? Oni tam szybko się nie przedostaną raczej. Tutaj, wow, nie zauważyłem tego majstra.
Szybko trzeba po pistolet. Ale też, żeby mi tutaj nie zajechali. O, jest gitarka, teraz to będę napierniczał, nie? Właściwie mogę sobie, o tak. Tylko ten jest szybki, Menda. Nie trzeba uważać bardzo. O, cię chuj. Zdążyłem uciec ogólnie. O, ostatnie dwa zostały w sumie, więc życie. Myślę, że sobie zabierzemy życie najpierw. Dobra, udało się. I tu jest jeszcze ulepszenie. O, i znowu jestem tym mega, nie? Czyli zdążyłem teraz właściwie dojechać. Total 17 rozwalonych czołgów. Runda trzecia. Sobie rozwalimy taką linię tutaj. Pożycie szybko. Dobra, gitara. Trzeba uważać z każdej strony, oni mogą napieprzać nas. Ja nie wiem, czy to szwaby ogólnie, ale myślę, że tak. Dobra. I te pociski też lecą szybciej, nie? To jest właśnie fajne. Tutaj możemy sobie... O, ładnie. Dobra, zabierzemy sobie upgrade, ale to jest właściwie tylko 500 punktów. To jest już nie można, to jest na maksa zupgrade'owane. Są trzy postacie upgrade'u. Jeden jest taki spiczasty, on w sumie szybko strzela i nie jest najgorszy. No i też każdy ten jeden strzał daje nam jeden protekcji, nie? Czyli jeśli mamy ten najgorszy, to jeden strzał wystarczy po to, żeby zabić, nie? Tu granatami wysadzimy. Po prawej stronie właśnie te ikonki dziwne odzwierciedlają nam ilość pozostałych czołgów do zrespienia się, nie? Ich jest coraz więcej właściwie i też się to jakoś tam kumuluje, nie? Mamy czwartą rundę, czyli myślę, że całkiem spoko. Tu sobie rozwalimy, co by już powoli sobie eliminować te czołgi. Widzicie, tutaj mamy te ikonki, one odzwierciedlają ilość czołgów do zrespienia się, nie? Które pozostały. Ja tu w krzakach się chowam, ale tutaj mnie nic nie dorwie na razie przynajmniej. Dobra. Ostrożnie. Trzeba przykampić trochę. Zdobyłem życie, nie wiem za co właściwie, ale sobie zabierzemy ochronę i możemy iść w tany, nie? Teraz. God damn. Patrzcie to, co tu się dzieje, nie? Epic. Ale tutaj niszczę. I ochronka, zdążyłem zabrać. Ło, tam mi się dobija menel. Trzeba go szybko zajechać. Ale fuks, nie? Dobra, zostały dwa czołgi. Trzeba je szybko rozpierniczyć. Zabierzemy sobie tą ochronkę. To są zawsze punkty. Chyba za punkty też można właśnie żydko sobie zdobyć, nie? I epic. Możemy sobie rozwalić te cegły tutaj. No właśnie, i te ugruntowania te, terenu i tak dalej też wpływają na to. Po tym białym jakby to lód czy coś, to też się ślizgamy. Bez odpowiedniej ikonki nie możemy przepływać przez wodę. Oczywiście można zdobyć taki upgrade, nie? Jakby taki stateczek się pokazuje i wtedy można sobie śmiało z tego skorzystać. Nie wiem, czy to jest dobre, że tutaj, ale... Nie, ochronki nie chcemy. Nie chcę ryzykować tutaj wyjeżdżać specjalnie jakoś, nie? Ale... God damn. Dobra, i tak mam pistolet w sumie, więc myślę, że nie warto. Dobra, o, mamy życie tam. Lecimy po życie. O, cię chuj, rozjebał mnie. Właśnie, ten duży taki niszczyciel czołgów, to on rozwala, nie? Za jednym strzałem, więc trzeba mega uważać. O, cię chuj, życie. God damn. Zaryzykowałem, przegrałem. Dobra, nie trzeba to przegrać, ale... O, zrobimy tak, polecimy po tą gwiazdkę, może szybko jakoś. O, gitara. Jestem teraz, jakby tak szybciej strzelam w sumie. Łopata. Super. Myślę, że to na luzie przejdziemy. Może coś jeszcze zdobędziemy. Gwiazdka jest. Będę takim lepszym czołgiem. Tutaj trzeba uważać. Się wdrzebać między nich. O, i teraz można go dobić, nie? Patrzcie to. O, łop, łop. Nie ma opcji, kurczę, na przegraną. No i tam ogólnie... Jak się tam grało, można było dojść do 20 którejś rundy, to naprawdę było fajne, nie? A właśnie na Pegasusie była opcja, że można było sobie wybierać rundy w późniejszej fazie gry. O, będę tym, co rozwala te... Ja mówię na to szyby, ale to jest jakiś beton czy coś tam, nie? Okej. Tu sobie poczekamy na tego... Ło, zadrzebał mnie. Trudno.
No to co, myślę, że na tyle będzie na dzisiaj. Typo zaprezentowałem kolejną epicką gierkę. Mam high score, zaliczyłem 32 900. No i można było pobijać swoje rekordy tam, nie? To była gra zręcznościowo-strategiczna przede wszystkim. O, i można było, jeszcze wam zaprezentuję może to, czyli edytor map, nie? Jakby tutaj można było sobie zmieniać. O, i sobie robić jakieś tam mapki, nie? To było epic. O, sobie polecimy zielonym tutaj. A tutaj jakieś takie, o, i że oni się ślizgają na tym, nie? To było po prostu epic. O, tu można było jakieś takie klocki zestawiać i tak dalej. O, i po prostu to było epickie, nie? Można było na przykład sobie zrobić nieśmiertelność i sobie... O, patrzcie co zrobić, nie? I właściwie mogli nam już obciągnąć w tym momencie, nie? Sobie tutaj zrobić dojazd jeden, dajmy na to, o, takie wystawki jakby. I właściwie byliśmy niezniszczalni w tym momencie, nie? Więc można na przykład było sobie, o, takie coś polecieć i chyba jakoś to zagrać, tylko nie wiem jak. Shift, jak to było? Musiałbym zobaczyć teraz ogólnie. O, i pierwsza mapa jest na tym, nie? Także mogę wam jeszcze tutaj zaprezentować. I właściwie jesteśmy niezniszczalni teraz, nie? Ale to była tylko niestety pierwsza runda, a później to się jakby neutralizowało. Później mieliśmy kolejne tam, nie? O, i sobie można było zawsze zdobyć coś fajnego, nie? Na samym początku tak się grało, takie cheaty po prostu. Tutaj właśnie nie można było brać tej łopatki, bo ona powodowała, że jakby neutralizował nam się ten opancerzony orzełek, nie? No, tej łopatki nie można zabrać. O, gitara. Ło, rozgrzebał mnie. Łe, rozgrzebał mnie. Ale trudno, zaraz tutaj odrobimy nasze straty. A, chciałem mu drzebnąć. Szukamy jakiegoś fajnego bonusu, właśnie żydko, coś w ten deseń. Granaty to niekoniecznie. No dobra, weźmiemy już ten granat. No i został jeden czołg, więc raczej już tutaj nic nie ugram fajniejszego. O, i gitara, jest sektor clear, jak to mówią w Counter-Strike'u. A tymczasem to by było na tyle, ja się już z wami żegnam i do zobaczenia, trzymajcie się, do kolejnego odcinka, pa, pa.